Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Piątek, godzina 10. Na wstępie chciałbym wam wszystkim powiedzieć i wyjaśnić, dlaczego mnie tak długo nie było. I przeprosić was bardzo z powodu... Nie było mnie z powodów zdrowotnych. Miałem wypadek 2 lata temu. Później jeszcze kłopoty nowotworowe i tak dalej. Ale wróciłem, nie poddaję się. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Już się w sumie układa. I postanowiłem wrócić na kanał. I dzisiaj w sumie jedziemy na takie dosyć nietypowe, kiedyś nietypowe, w tych czasach bardzo typowe. Jedziemy na strajk rolników. Ja akurat jadę do Słupcy, w kierunku Słupcy. Z chłopakami spotykamy się w Golinie i czekamy na resztę ekipy, która jedzie ze Słupcy. Będziemy się widzieć między innymi z Krzysiem Agrokuzynem, którego serdecznie pozdrawiam. To jest jeden chyba z głównych organizatorów tego strajku w tej okolicy. Pogoda nam niestety nie dopisuje. Fatalna jest. Pada śnieg z deszczem. Nic za bardzo nie widać. No ale trzeba strajkować. A więc widzimy się za chwilę, jak dojadę. Dobra, witam z powrotem. Jesteśmy już tutaj z kolegą, czekamy. I co? I przyjechałem ciągnikiem marki Case Maxum 125 ze skrzynią 17. Ciągnik jest po podniesieniu mocy z 16 roku. Mamy drugiego na gospodarstwie. Takiego samego, tylko że 140 koni z multikontrolerem i bardzo sobie chwalimy. Czekamy za chłopakami ze Słupcy, aż przyjadą i będziemy działać. Jeszcze na marginesie chciałbym was bardzo przeprosić za moją długą nieobecność na kanale. Filmiki, wiem, że filmiki pojawiały się bardzo rzadko, ale to ze względu raz na brak czasu, dwa na problemy zdrowotne, bo mi tego zdrowia brakowało przez ostatnie lata, ale obiecuję, że się poprawię. Filmiki będę starał się nagrywać regularnie, raz w tygodniu przynajmniej, wrzucać co weekend, bo od poniedziałku do piątku mieszkam w internacie. Uczę się w szkole rolniczej, mieszkam w internacie. No. I chcę też powiedzieć, że będzie nowy styl jakby prowadzenia tego kanału, bo będę starał się nagrywać takie a la vlogi z opowiadania mniej więcej co robię, gdzie robię, jak robię. Mam nadzieję, że to wam się bardziej spodoba, ale nie mówię, że nie będzie też przerywników z danych akcji, bo na pewno też się takie pojawią, przerywniki. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście polubili ten film, zasubskrybowali kanał. W ten sposób wesprzecie ten kanał. I mogę wam zapowiedzieć, że kolejne filmiki będą bardzo ciekawe. Jak to nagrywam, to mamy piątek, 9 lutego. W tygodniu pojawią się filmy pewnie z
przeróbki obory i oprowadzenia po gospodarstwie. Zrobię taki film, oprowadzę was po całym gospodarstwie, pokażę co i jak. I pokażę wam nową maszynę, która pojawiła się u nas na gospodarstwie. Na razie nie mówię co to będzie. Zobaczcie to w następnym filmie. Ruszyliśmy, chłopaki jadą, wpuścili mnie. Ta ekipa się bardzo dużo zebrała, bo jesteśmy rozciągnięci. O, tutaj kolejnych chłopaków widać, którzy wracają i nawracają się na rondzie. Z tego co tam naliczyli chłopaki, to jest około 180 traktorów. Takie było szacowane. Ale nie wiadomo, czy więcej nie dojechało. Więc to jest tylko przybliżona liczba. Do 180. I w całym kraju dzisiaj odbywają się strajki. Tutaj w rejonie to jeszcze wiem, że w Kole strajkują rolnicy. Proszę, nawet 60 jedzie. Pogoda jest paskudna. Nie sprzyja nam niestety. Pada. Już teraz śnieg przestał padać, ale znowu deszcz pada. Jest bardzo mokro. Na polach u mnie woda stoi praktycznie wszędzie. Nie wiadomo, czy będzie można na wiosnę z nawozami wjechać. Podejrzewam, że będzie z tym problem. Ale możecie pisać w komentarzach, jak tam stoicie, kiedy planujecie nawozy siać. I na jakie uprawy. Bardzo chętnie sobie poczytam. Tutaj rejony Słupca, Września to są bardzo dobre ziemie. U mnie niestety takich dobrych nie ma. To są ziemie pszenno-buraczane. U mnie niestety takich dobrych ziem nie ma. Są piąte, szóste klasy. Gdzie nie, gdzie czwarta. Ale to naprawdę gdzie nie, gdzie. Więc uprawy to raczej żyto, kukurydza, wiadomo, podbydło. Bo jeszcze chyba nie wspominałem, dopiero na oprowadzeniu gospodarstwa pokażę. Pokażę gospodarstwo, halę udojową, bo mamy krowy mleczne. Wszystkie maszyny. Na tą chwilę mam pomysł na ten kanał, jak go zacząć prowadzić. Tak z głową, żeby to było. Ale zobaczymy, czy to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli. O, widzimy tutaj Krzysia Agrokuzyna. Najmocniej przepraszam, ale wczoraj padła mi kamerka już, bo nie wziąłem drugiej baterii. Ciągnik już schowany po proteście. Elegancko stoi pod wiatą. I bardzo dziękuję wam za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. W tygodniu możecie spodziewać się następnego. I zachęcam do zasubskrybowania kanału, polubienia tego filmu. I do następnego.